Cześć wszystkim. Dzisiaj nie budujemy świątyni. Świątynia została zbudowana w poprzednich odcinkach. Dzisiaj zajmę się tym, co pewnie widzieliście już wiele razy o wyjściu Jokera lub w Kanciastej Codzienności. A mianowicie będę starał się przetransportować trawę z mojej trawiastej wysepki do mojego ogrodu obiednego. Znajduje się tam. Ale zamiast iść, to lepiej wjechać tam windą. Bawimy się teraz w Boga, Pana Boga. Jak widzicie, trawa sobie rośnie. Na początku miałem pojedynczą tylko ścieżkę, którą zaraz wam pokażę, ale uzupełniam po bokach jeszcze kopkami ziemi. Też trawa powinna szybciej rosnąć. Zupełnie jeden płotek. No i zobaczymy się później. Trawa się rozmnaża, co mnie cieszy. Dorobiłem drzwiczki.
One tam są bardzo potrzebne, ponieważ tędy można się tam dostać, a specjalnie odgrodziłem, bo to był teren, na którym się rozpawnowały potwory do mojej wodnej pułapki. I one czasami zamiast wpadać do koryt z wodą, potrafiły wychodzić i łazić po moim świecie, czego nie chcę, to jest niebezpieczne, szczególnie przy tych creeperów, których po prostu nie słychać. Przypomniało mi się też, że zanim zobaczyłem ten patent z trawą z kandydatu codzienności i użyć Jokera, to widziałem u Paulson ASMR Piotrze, tak. To jest chyba Amerykanin, który też właśnie dużo filmików kręci z Minecrafta. Bardzo lubię oglądać. Ostatnio bawił się w podziemne biomy, czyli miejsca, gdzie można hodować drzewa pod ziemią. Czyli grubka ziemi wystarczy na nie zrobimy budynku. A także plantację trzciny cukrowej. No i też tam ten brawę właśnie prowadzę. Zobaczę, jak wygląda ta wodna pułapka. Pamiętacie moje doświadczenie z drzewami? Otóż się udało. Jedno wyrosło na drugim. Zanim pokażę wam moje dwie pozostałe bazy, które zdążyliście zauważyć podczas budowy świątyni, kiedy włączyłem widok daleki. Najpierw zrobię boostery. Do tej pory poruszałem się między tymi bazami, korzystając z ciuchci, ale stwierdziłem, że to jest bardzo archaiczny sposób. Widziałem wiele razy w filmikach, jak ludzie korzystają z samego wagonika napędzonego boosterem i zrobię to samo. A potem pokażę wam bazę. Witajcie ponownie. Zrobiłem wszystko, co chciałem, czyli przetransportowałem trawę na samą górę, a także zrobiłem coś ekstra, co wam zaraz pokażę, ale na razie jedźmy zobaczyć pozostałe dwie bazy. Thank you.
Znajdujemy się w tej chwili w podziemiach bazy myśliwych. Dlatego tak nazwałem, ponieważ bardzo dużo rozpadnuje się tutaj creeperów, szkieletów oraz zombie. No i można na nie polować. To była druga, ostatnia baza. Wracamy do domu. Jako wielki fan Awatara nie mogłem nie spełnić swoich życzeń i nie zrobić nadrzewnej wioski, w której mógłbym gwałcić niebieskie kobiety, księżyc
i czarować z łukiem na zombaki Reapery, które się tutaj pojawiają. Nie wiem, swoje ma, mi się podoba. Nie wiem jak wam, nie macie też. No i to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Cześć! Thank you.